Lech Poznań zakończył piłkarski rok remisem z Krakowią. Słowo niedosyt chyba nie oddaje tego, co czuli podopieczni Nenada Bielicy po spotkaniu przy Kałuży. Lech dominował, grał ofensywnie, stwarzał zdecydowanie więcej sytuacji strzeleckich niż rywale. Kolejorz właściwie w każdej ze statystyk przeważał nad pasami, ale spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Fantastycznego gola dla Krakowi strzelił jeszcze przed przerwą Budziński. W drugiej połowie Lech odpowiedział trafieniem Duńczyka Lasse Nielsena. We played a great game, we had a lot of chances. They scored from one shot in 90 minutes. They didn't have any other possibility to score the goal. And we had so many opportunities. Tu Majewski, Tu Palowski, Jeftić shoot from Formella, two shoots of Gajo, from Gajos. We had a lot of chances. We have probably chances to win two games, not today, two games. But that's football. Sometimes the opponent can score the goal from one shot, and that's happened today. Spotkanie z Krakowią na długo zapamięta 18-letni Paweł Tomczyk. Dotychczas kibice znali go głównie z występów w rezerwach oraz z gola strzelonego we wrześniu w sparingu z Olimpią Grudziądz. W sobotę Nenad Bielica postanowił wprowadzić na boisko Tomczyka w 83. minucie spotkania. We wanted to win the game. We needed one fresh striker. David was tired a little bit and Tomczyk was fresh, and why not? In this club we want to give the chance to the young players, and Tomczyk this season played for the second team very good, and in these last two weeks he trained with us, he did it well, and he get a little bit time, and in the future he will get more chances. Lech zakończył jesienne zmagania w Ekstraklasie na 5. miejscu w tabeli. Kolejorz uzbierał 32 punkty w 20 meczach. Po słabym początku sezonu nasz zespół się rozkręcił, a w listopadzie w imponującym stylu pokonywał kolejnych rywali. Na wiosnę Kolejorz z pewnością będzie jednym z faworytów w walce o tytuł mistrzowski. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.